Słowo, które otrzymujemy dziś rano, aby było naszym przewodnikiem przez cały dzień, to trzy zdania wypowiedziane przez Jezusa. I popatrzmy szczególnie na pierwsze z nich. Jezus nam mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Jest to zaproszenie, a nawet więcej niż zaproszenie, jest to wezwanie. W odpowiedzi na to wezwanie przyszliśmy tutaj dzisiaj rano, ale też w odpowiedzi na to wezwanie przyjęliśmy wiarę i w odpowiedzi na to wezwanie zgromadziliśmy się w Kościół. Ale patrząc jeszcze dokładniej, skoncentrujmy się na jednym słowie z tego zdania. Wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Kościół nie jest miejscem elitarnej duchowości. Kościół nie jest miejscem dla wybranej grupy oświeconych. Jeśli tak pomyślimy o Kościele, albo jeśli w obrębie Kościoła będziemy tworzyć takie grupy, będziemy oddalać się od Jezusa. Ale Kościół jest miejscem, gdzie każdy bez żadnego wyjątku może przyjść i u stóp Jezusa złożyć swoją radość i swoją biedę. Przyjdźcie do mnie wszyscy. To zaproszenie jest powszechne. Ono przecina czas i przecina przestrzeń, aby dojść do każdego człowieka i by każdy człowiek je usłyszał. I Jezus nie daje żadnych kryteriów, warunków wstępnych przynależności do Kościoła. Takim warunkiem nie jest to, skąd pochodzisz, jaki masz kolor skóry, w jakim języku mówisz, jakie skończyłeś szkoły, czy w ogóle skończyłeś szkoły, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, na kogo głosowałeś w ostatnich wyborach, albo czy w ogóle głosowałeś. To nie są warunki wstępne. Kościół jest jak neutralna ziemia, a to znaczy, że nie mogą go rozerwać, nie mogą go przeciąć te spory i podziały, które często przecinają nasze społeczeństwa. Jest jeden warunek, który stawia Jezus. Gotowość przyjścia do Niego, gotowość złożenia u Jego stóp swojej radości i swojej biedy oraz gotowość formowania swojego życia wedle Jego wzoru. Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi dzisiaj do nas Jezus.